naszych mieszkanek i chcemy maksymalnie tę okoliczność wykorzystać. Mam nadzieję, że macie taką kondycję, że jeszcze spokojnie przebrniemy przez to, co dzisiaj nam Pan Bóg przez kolegów, organizatorów zaproponował. Dziękuję też właśnie moim przyjaciołom z grupy P4 za piękne treści, za podzielenie się. Myślę, że tak było w każdej grupie. Czas był zdecydowanie przekroczony, bo była potrzeba, aby sobie o tym rozmawiać. Ja zauważyłem, bo nas było tylko pięciu, że już właśnie w czasie tej rozmowy padała odpowiedź na to, jak mamy słuchać tej odpowiedzi od Jezusa. Jak ona do nas dotrze. Jeden z kolegów powiedział w czasie naszej rozmowy, że kiedy podjął decyzję, aby zmienić jedno stare auto na drugie stare auto w znaczeniu używanego i już wszystko było dogadane i po prostu poszedł do banku, żeby wypłacić z konta te 15 tysięcy, które na tę transakcję było potrzebne, to po otwarciu portfela dostrzegł, że nie ma dowodu osobistego, że nie zabrał dowodu osobistego, że w ogóle gdzieś ten dowód przepadł. I wewnętrzne przekonanie, aha, Panie Jezu, to jest ta od Ciebie informacja. Mam sobie dać z tym zakupem spokój, kropka. No więc na takie sposoby też dochodzą do nas odpowiedzi. Bardzo fajną treść powiedziałaś, myślę, że też tutaj prywatności nie nadużyję. Jeśli pokażę, że siedzieliście z żoną w kolejce u lekarza, bardzo ważna sytuacja, bardzo ważne wydarzenie, lekarz się spóźniał, i było zastanowienie, czy to naprawdę jest dobry lekarz, czy może jednak jechać do innego lekarza. I taka piękna refleksja żony i stwierdzenie, kochanie, jeszcze 10 minut. Jeśli on nie przyjedzie, to zabieramy się stąd i jedziemy do tego drugiego lekarza. I tak się stało. Ten lekarz przez te kolejne 10 minut nie przybył, więc nastąpiła zmiana decyzji. Wsiedli w samochód, pojechali do innego miejsca. Zauważacie? Tego typu są te odpowiedzi. W taki sposób Pan do nas przemawia. Ale co najważniejsze, bo ja nie chciałbym dłużej tego rozwijać, no i tak delikatnie tylko zachęcam, ja ze swojej strony akurat podpowiadam, w jaki sposób ta odpowiedź od Jezusa dociera w kilkunastu punktach, kilkunastu. I to jest tutaj w tej mojej książce. Ale wyjściowa rzecz, wyjściowa postawa, myślę, że też nie zaskoczę, jak to powiem, szczególnie wtedy, kiedy jest to jedna z tych najtrudniejszych decyzji. Czasami, parę razy w roku stajemy w takiej sytuacji. Moglibyśmy nawet powiedzieć te życiowe decyzje co do zmiany miejsca zamieszkania, zmiany miejsca pracy, czy zakupu mieszkania, zakupu domu. No to są te z najgrubszego kalibra decyzje. I nie wiem jak u was, ale u mnie tak zawsze było i tak jest, że moja żona i nasze dzieci ode mnie oczekują, abym to ja podjął tą decyzję. Oni doradzają. My mamy dorosłe dzieci, to, z czego się niezwykle cieszę. I ci z nas, którzy już mamy dorosłe dzieci, może to potwierdzicie. Jakie to jest cudowne, kiedy po prostu robimy sobie takie konsylium rodzinne. Siadamy wszyscy, teraz jeszcze doszła synowa. A więc czworo dzieci z synową, żona i ja. Pięcioro, sześcioro. I dyskutujemy. Uzgadniamy różne opcje, zastanawiamy się, czy tę decyzję podjąć, ale słuchajcie, ostatecznie i tak oni wszyscy na mnie patrzą. Oni wszyscy i tak oczekują, żebym to ja postawił tą kropkę na i. Żebym to ja jako ojciec rodziny, jako mężczyzna podjął tą ostateczną decyzję. I parę razy w życiu się taka sytuacja trafi. Taka najtrudniejsza. I wtedy moja podpowiedź jest taka. Po pierwsze, stan łaski uświęcającej. Nawet przez ułamek się nie zastanawiaj. Zasuwaj do konfesjonału. Przygotuj się spokojnie, zrób sobie dobry rachunek sumienia. Nawet jeśli czujesz, że nie jest to na ten moment potrzebne. Ale właśnie w tym momencie, przed podjęciem tej trudnej decyzji, sakrament pojednania jest sakramentem uzdrowienia. Jest źródłem mocy. Bardzo proszę, tak na to patrzmy. Słuchajcie, przepraszam, może to dziwnie zabrzmi. Ja uwielbiam spowiedź. Uwielbiam właśnie dlatego, że wiem, że wtedy, kiedy klękam przed kratkami konfesjonału, to tak jak z Eucharystią, podłączam się do źródła prądu. Podłączam moją ładowarkę i moja bateria idzie w górę. Tak działa sakrament pojednania. A więc konfesjonał, stan łaski uświęcający.
Drugi krok, druga podpowiedź. Eucharystia. Żadnej decyzji nie podejmą. Idź na mszę. Padaj na kolana. I mów, Panie Jezu, ja przyszedłem właśnie w tej intencji na tą mszę i ja w tej intencji komunię pragnę przyjąć. W tej intencji pragnę przyjąć komunię. I jeszcze ewentualnie, jeśli macie taki przywilej, w moim miasteczku przyjechałem do Was ze Wschowy, województwo lubuskie, z południa naszego województwa i są trzy kościoły, trzy parafie, za moment ta trzecia już powstanie i ojcowie franciszkanie mają całodzienną adorację. Cudowny klimat, cudowne miejsce, kaplica tej całodziennej adoracji. Być może macie, w większości w zasadzie w tej chwili miast jest taka parafia, gdzie jest ta całodzienna adoracja. I wtedy właśnie tam, do Jezusa, na kolana, przed Najświętszy Sakrament. I rozmowa, i to taka konkretna, jak przepowiedzieliśmy, męska rozmowa. Panie Jezu, zobacz, jakie to jest dla mnie ciężkie, jakie to jest trudne, jakie to jest odpowiedzialne. Oni tego ode mnie oczekują. Oni czekają, aż ja to powiem. Ja to mówię też w oparciu o bardzo konkretne moje osobiste doświadczenia. I słuchajcie, i będzie tak, akurat w tym przypadku, który w tej chwili mi się przypomina w mojej świadomości, tak było. Oni czekali na tą odpowiedź, a przyszedłem i powiedziałem, kochani, nie robimy tego. I oni mieli do mnie żal. Oni myśleli, że jednak to zrobimy. Oni inaczej to wiedzieli. Widzieli, a ja powiedziałem, kochani, nie robimy tego. Ale to szybko minęło. Na ten moment te emocje, taki smutek, takie trochę może małe pretensje, ale we mnie był tak ogromny pokój i ja wiem do dzisiaj to w 100%, że tak właśnie miało być. Ale tymi krokami, właśnie poprzez takie działania, plus jeszcze inne, które tak jak powiedziałem, tutaj podpowiadam, jak będziecie chcieli, to sobie zerknijcie. I rzeczywiście, i to też wczoraj wybrzmiało w czasie naszej rozmowy, jeden z kolegów nam to przypomniał, co jest rzeczą zupełnie oczywistą, że my żyjący w małżeństwie wszystkie decyzje konsultujemy z żoną. To nie tak, że ona ma być ostateczną wyrocznią. Chociaż ja lubię to podpowiadać i często nas mężczyzn to wkurza, że nasze żony mają to coś, czego my nie mamy, co się nazywa kobiecą intuicją. I mnie często też te słowa mojej żony troszeczkę denerwują i irytują, kiedy ona mówi, skarbie, ja tak czuję, że lepiej by było, żebyś tego nie robił. I to, co mnie najbardziej wkurza w tych słowach, to to, że ja wiem, że ona ma rację. No ma rację baba jedna, no. Bo to ja tak czuję, to nie jest tylko kobieca intuicja, choć jest to coś wyjątkowego. Ja definiuję to bezpośrednio, to jest Duch Święty. Słuchajcie, to jest Duch Święty. Panowie, przez nasze żony działa Duch Święty, naprawdę. I to wiele razy. Od zawsze? Od zawsze. A więc konsultujmy to i wsłuchujmy się wyraźnie w to, co żona mówi. Tutaj akurat w naszym przypadku, właśnie dlatego, że w zdecydowanej większości żyjemy w małżeństwie, proszę, abyśmy tego nie lekceważyli. A resztę, jak będzie potrzeba, to sobie doczytajmy, a jeszcze dzisiaj będzie taka część przeznaczona na pytania, to może jeszcze do tego wrócimy. Punkt drugi, bardzo ważny. Słuchajcie, a więc powiedziałem Wam o tej mojej osobistej metodzie, kiedy wziąłem do ręki ołówek i przeczytałem, ale tak ciągiem. To mi zajęło, nie wiem, może pół dnia. Ewangelie wszystkie cztery, tak? Z tym pytaniem. Panie Jezu, chcę jak najwięcej wydobyć, przyglądając się Tobie, właśnie tego, co mi chcesz powiedzieć, Ty jako mężczyzna, o swojej męskości do mnie, jako mężczyzny. I słuchajcie, jak to jaskrawo i klarownie wypływa i jednocześnie, jakie to jest piękne, jak ja się z tego cieszę, że Jezus to był mężczyzna tytanicznej pracy, ciężkiej pracy. Tak, rzeczywiście, cała Ewangelia przesycona jest tymi czasownikami. To jest bez przerwy. Przyszedł, odszedł, oddalił się, wszedł, szedł, wsiadł, odchodził, obchodził, dotarł, przechodził, przeprawił się. Słuchajcie, jest taki dynamizm, tam nie ma żadnej stateczności. Jezus po prostu od rana do wieczora bardzo ciężko pracuje. I oczywiście my wiemy, że to jest to pełnienie misji zbawczej, misji mesjańskiej. Wiedział o tym, że do tego był przygotowywany. Ale czasami też umyka jeden taki fajny szczegół.
Bardzo fajnie. Że kiedy Jezus rozpoczął publiczną działalność, miał około 30 lat. Co robił przez ten wcześniejszy okres? Słuchajcie, 30 lat już jest dojrzały mężczyzna. I to naprawdę dojrzały, dlatego że w tamtym okresie, w starożytności, jeszcze można nawet powiedzieć, że do niedawna, mężczyźni, czy w ogóle ludzie szybko osiągali dojrzałość życiową. Otóż od 5 do 9 roku życia w tamtej kulturze chłopcy chodzili do szkoły synagogalnej. Kształcili się od 5 do 9 roku życia. I to było oczywiście z rabinem w oparciu o Torę, w oparciu o Słowo Boże. Najpierw się uczyli języka, ale potem historii biblijnej, geografii biblijnej, tego wszystkiego, co było związane ze Słowem Bożym, z ich kontekstem, z ich uwarunkowaniami. I w 9 roku życia koniec edukacji. Od 9 roku przy ojcu uczyli się zawodu ojca. I dokładnie to samo było z Jezusem. Czyli słuchajcie, kiedy on stanął nad brzegiem jeziora Galilejskiego i zaczął powoływać uczniów, to miał za sobą 21 lat pracy. Przepięknie, co nie jest łatwe, żeby znaleźć takie ilustracje. Ale przepięknie pokazują to te ilustracje. Jeszcze raz wracając, wczoraj przywoływałem film Pasja Mela Gibsona. Wyjątkowe dzieło sztuki filmowej. Ale też kojarzycie, jak niezwykle poruszające są retrospekcje. To wydarzenie i nagle zatrzymanie i cofnięcie w czasie. I jest kilka takich retrospekcji pokazujących właśnie ten kontekst pracy. Jest taki moment, kiedy Maryja przychodzi do Jezusa i prosi Go, żeby wyhamował, żeby się zatrzymał w tej pracy, żeby spożył posiłek. Nawet Mu mówi, żeby ręce umył, kiedy On przestaje pracować. Ale on w tym czasie robi stół i ona podeszła taka zdziwiona, nie tak patrząc, co to jest. Bo też tak dziwnie wyglądał ten mebel, wysoki stół i ona tak kucnęła, nie tak nie bardzo wiedząc, jak przy tym stole będzie siedziała. Ale właśnie ta okoliczność, ta sytuacja. Jezus w normalnym fartuchu roboczym, z podwiniętymi rękawami, zakurzony od tych trocin. No pamiętamy, że elektronarzędzi, które wszyscy tutaj obecni bardzo lubimy, nie? Elektronarzędzia. Elektronarzędzi w tamtym okresie nie było. Słuchajcie, mój tato jeszcze miał tego typu wszystkie narzędzia. Miał ten tak zwany hebel, strug, miał taki strug również. No i mnóstwo innych tych starych pił, dłut. To były narzędzia, które u nas w domu, to znaczy w taką komórkę, mieliśmy, bo nie mieliśmy gospodarstwo, mieszkaliśmy w mieście, a mieliśmy taką komórkę i narzędzia wszystkie były. I ojciec wdrażał mnie z bratem, myśmy też tego używali, radość była z tego ogromna, ale od tamtej pory, od czasów Jezusa właśnie do tego momentu, jak zaczęły się upowszechniać elektronarzędzia, to te narzędzia właśnie takie były. Słuchajcie, Jezus 21 lat przy ojcu ciężko pracował, w którymś momencie, jak tradycja nam pokazuje, Jezus już został osierocony, opuszczony przez ojca Józefa, pracował sam. Więc to, co mnie jakoś tak dotyka, to na pewno nie mylę się, może nie tak. To mi przysłał jeden z kolegów też po rekolekcjach dla mężczyzn, kiedy właśnie o tym aspekcie mówiliśmy, i on mi maile przysłał, ale słuchajcie, to jest powalające. To jest widok, który robi na mnie niezwykle pozytywne wrażenie. Jeszcze właśnie z tym dopisem. Każdy grosz zarobiony przez swojego mężczyznę wypisany jest na jego dłoniach. Więc może dłonie Jezusa tak nie wyglądały, ale na pewno tak wyglądały. Słuchajcie, ja się bardzo często zastanawiam i może znacie odpowiedź każdy dla siebie, jak to było możliwe, że kiedy Jezus nad tym jeziorem galilejskim stanął i zaczął wołać do Jakuba i Jana, do Piotra i Andrzeja, zostawcie te sieci i pójdźcie za mną, to jaka była reakcja tych facetów? I to jest tam niezwykle ważne, to słowo, które tam się pojawia. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Natychmiast. Rozumiecie? Faceci ciężkiej pracy, którzy tak jak on na ciesielce doskonale się znali na tym rybołówstwie w niełatwych warunkach, bo ten akwen, jezioro galilejskie, to nie jest takie jeziorko, jak tutaj my sobie kojarzymy.
To jest 24 km długości, 12 km szerokości. Przy burzach gwałtownych, które tam bardzo często się pojawiają, wysokość fal sięgająca do 1,5 metra. Łodzie, burty miały około 1,20 m, to nie były łódeczki. A więc ci faceci zmagający się również przez wiele, wiele lat z tym żywiołem, utrzymujący bardzo ciężką pracę, pracą swojej rodziny. I przybijają do brzegu i stoi przed nimi taki wymuskany nauczyciel i mówi: panowie, zostawcie te sieci i pójdźcie za mną. Słuchajcie, żadnego wrażenia by na nich nie zrobił. Żadnego, wyśmialiby go. Może macie takie doświadczenia, gdzie próbujecie stanąć gdzieś tam w jakimś męskim gronie, ale takich fajnych, prawdziwych facetów, prawdziwych mężczyzn, zapracowanych, zabrudzonych, i zaczynać im tam głosić jakąś taką naukę, nie? Wyśmialiby cię. Żadnego wrażenia by na ciebie nie zrobili. Żadnego wrażenia byś na nich nie zrobił. Słuchajcie, czym on ich porwał, że oni natychmiast te sieci zostawili i poszli za nim? Ja sobie tak myślę, że właśnie tym, że oni rozumieli, że to nie jest jakiś urzędnik, że to nie jest jakiś inteligencik, intelektualista, że być może, oczami wyobraźni sobie tak to widzę, że Piotr tak spojrzał na jego dłonie i zobaczył: o kurczę, to nie jest jakiś urzędniczek, to nie jest jakiś nauczyciel, to jest człowiek ciężkiej pracy. Na tych jego dłoniach to było po prostu widać. Tak sobie myślę. Mam w świadomości, mam w wyobraźni taki obraz. Słuchajcie, to było w ubiegłym roku, nie, w 2015 w Opolu, w tym cyklu Remont Małżeński. Tam taki fajny ksiądz Geniu Ploch to prowadzi. Myśmy to zaczęli wiele lat temu, w tym znaczeniu, że miałem przyjemność prowadzić pierwszy ten remont z księdzem Geniem. I ten 2015 w grudniu był piąty jubileuszowy remont i też miałem przyjemność prowadzić te nauki. I w pewnym momencie był wystawiony na Święty Sakrament, była krótka adoracja, modlitwa. Kościół ten seminaryjny wypełniony, tak delikatnie szedłem sobie, żeby znaleźć jakieś miejsce, żeby sobie przyklęknąć, i gdzieś tam w jednym rzędzie przy mężczyźnie, tak z daleka zobaczyłem, kawałeczek ławki było wolne i przyklęknąłem przy nim. Modliliśmy się, tak kątem oka tylko spojrzałem, że ten mężczyzna był bardzo tak skromnie, delikatnie mówiąc, skromnie ubrany, tak biednie ubrany, tak biednie wyglądający. No i tak klęczał, ale dłonie właśnie miał takie męskie, takie zapracowane, takie brudne, ale od tego wrośniętego brudu. Nie od tego niedomycia, tylko właśnie od tego wrośniętego brudu. Ta adoracja się już kończyła i było już po błogosławieństwie. Ja tak szeptem do niego mówię: wiesz co, jestem z ciebie dumny. Masz piękne dłonie. On wyglądał bardzo smutno, ale jak mu to powiedziałem, masz piękne dłonie, tak potem sobie pomyślałem, czy on nie odczuł, że ja lekceważę, ale zauważyłem taki prawdziwy, szczery błysk radości w jego oczach. Masz piękne dłonie. I tak go chwyciłem za te dłonie i tak naprawdę chciałem potrzymać te dłonie. Właśnie dlatego, że to były takie prawdziwe dłonie takiego prawdziwego mężczyzny, na których to dłoniach właśnie to było wypisane. Jak on ciężko pracuje. Mówiłem wam wczoraj, że sam miałem warsztat samochodowy. Jak widzę mężczyznę, który ma właśnie takie brudne dłonie, ale do tego brudu wrośniętego, to muszę wam powiedzieć, że to mi pieruńsko imponuje. Naprawdę mi to imponuje. I w wielu zawodach coś takiego spotkamy. Kiedyś na spotkaniu takiego rejondowego kościoła siedział obok mnie mężczyzna. Ja do niego mówię, patrząc na jego dłonie, ja do niego mówię: słuchaj, kim jesteś z zawodu? Czym się zajmujesz? A on mówi: jestem cieślą, dekarzem. Słuchajcie, było na tych dłoniach to widać po prostu. No oczywiście, nie mówiąc o tym, że jeden paluch odcięty nieco w stolarstwie czy u cieślów się bardzo często zdarza. Bardzo często się zdarza, nie? Ale to mi imponuje właśnie dlatego, że widać na tych dłoniach ciężką pracę tych ludzi. I jestem pewny, że kiedy Jezus nad tym jeziorem galilejskim stanął, to między innymi widokiem tych dłoni im zaimponował. Bo to był człowiek tytanicznej pracy.
A teraz zobaczcie jeszcze na to właśnie uzasadnienie, które też niezwykle do mnie przemawia. Nie boję się tak mówić. Bardzo chcę to mówić do nas, mężczyzn. Panowie, pierwszym podstawowym powołaniem mężczyzny i w postawie Jezusa to było bardzo jaskrawo odzwierciedlone. Pierwszym powołaniem mężczyzny jest praca. To jest ten drugi rozdział Księgi Rodzaju, bo ten pierwszy jest taki syntetyczny, to jest ten obraz sześciodniowego stworzenia i w tym szóstym dniu właśnie jest człowiek jako małżeństwo, o czym powiedzieliśmy. A ten drugi, on jest starszy, on jest z IX wieku przed Chrystusem, właśnie w postaci takiego starożytnego mitu. I tu jest bardzo dużo szczegółów. Zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Jeszcze on jest sam, samotny, mężczyzna. Nie ma jeszcze żony, nie ma jeszcze kobiety. I tam go umieścił. I teraz zobaczcie, idziemy po kolei, chronologicznie. Pan Bóg wziął za tym człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Jeszcze przed grzechem pierworodnym, żeby nie było myślenia, że praca jest dla nas jakimś elementem konsekwencji grzechu pierworodnego. Nie! W raju, w tym idealnym czasie i stanie życia, Pan Bóg tego człowieka tam umieszcza i wręcz nakazuje mu pracę, nakazuje mu pielęgnowanie, doglądanie tego ogrodu. Jeszcze nie ma małżeństwa. Czas upływa, dalej czytamy te kolejne wersety. Potem Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczyńmy mu zatem odpowiednią pomoc dla niego. Tutaj bardzo ważny jest ten element pomocy, zaraz coś o tym powiemy. I wtedy to Pan Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem, po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. I ten fragment, bardzo mocno jakby wybrzmiający, podsumowujący, ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała, ta będzie się zwiała niewiastą, ta z mężczyzny została wzięta. Zanim zaistniał jako mąż, był owszem sam, ale był sam po to, żeby pracować, żeby uprawiać ten ogród. A więc uważajcie, i myślę, że was to nie zaskoczy, choć gdyby były tutaj nasze żony, to by się trochę zdziwiły. Pierwszym powołaniem mężczyzny jest praca. Głównym powołaniem mężczyzny jest praca. Dopiero na drugim miejscu jest małżeństwo. Tak tutaj to wyraźnie widać. To jakby nie musi wywoływać jakiegoś napięcia, jakiegoś takiego odczucia zaniepokojenia ze strony naszych żon. Wręcz powiedziałbym, one powinny to zrozumieć. Bo wielokrotnie konflikty w naszych małżeństwach właśnie z tego powodu się rodzą i powstają. Że one od nas oczekują, żebyśmy my myśleli w takich kategoriach, czy postrzegali ten świat, w jakich one ten świat postrzegają. Czy w jakich kategoriach świat postrzega kobieta. Przede wszystkim w kategoriach domu. Dla nich najważniejszy jest dom i wszystko, co z tym związane, począwszy od dekoracji tego domu, a więc te przysłowiowe firaneczki na oknach, obrusiki na stolikach, dzbanuszki, a w nich kwiatuszki. I wszystko tak pięknie, czyściutko i estetycznie. Nie wiem, czy znacie takiego gościa, uwielbiał go słuchać, taki protestancki mówca związany z małżeństwami, Mark Gungor i jego wykład pod tytułem Przez śmiech do lepszego małżeństwa. Przez śmiech do lepszego małżeństwa. Gdzie on pokazuje, jaka jest różnica między mężczyznami a kobietami, ale owszem, w sposób humorystyczny, ale pokazuje rzeczy elementarne. Jakie to jest dla naszych żon ważne. Te firaneczki, te obrusiki, te dzbanuszki, te kwiatuszki. Tylko z naszej strony taka prośba, żeby nam tego w garażu nie robiły. Żadnych obrusików, firaneczek, kwiatuszków, dzbanuszków, bo to jest nasze miejsce i kropka, nie? Żadnych porządków tam nie potrzebujemy w tych naszych narzędziach. Więc to jest ich życie i jeśli w tym kontekście tego właśnie ciepełka domowego, jeszcze na dodatek, co jest naturalnym powołaniem i tak jak dla nas mężczyzn, pierwszym powołaniem mężczyzny jest praca, tak dla kobiet pierwszym powołaniem jest macierzyństwo. A więc jeśli w tym kontekście pojawia się dzieciątko, no to dla niej to już jest wszystko.
To już jest dopełnienie, to już jest całość. Ten piękny domek, to piękne mieszkanko i właśnie to, co w tym mieszkanku najważniejsze dla niej. I w tym momencie jest ta eksplozja jej uczuć, jej emocji i cały jej świat. To jest właśnie to. A dla nas? No tak patrzymy, aha, fajne firanki, ile kosztowały? Dziecko zdrowe nakarmiłaś? Dobrze. I tyle, nie? Taki jest nasz udział właśnie w tym, co dla niej jest najważniejsze. I one wielokrotnie się wkurzają, że my tak nie czujemy jak one. Ale my tak nie czujemy, bo jesteśmy facetami. I my tak z dystansu spojrzymy na ten dom, na to dziecko, ale całymi sobą gdzie jesteśmy? W pracy. Całymi sobą jesteśmy w pracy. To jest dla nas ten świat. Tu jest dla nas odskocznia. A tam jest ten nasz pierwszy świat, ten główny dla nas świat. I słuchajcie, musimy to delikatnie tłumaczyć naszym żonom, że my tak tego nie czujemy jak one i tak bardzo nie jesteśmy jakby w to zaangażowani jak one, tylko z jednego wyjściowego, podstawowego powodu. Którym powodem jest co? To, że jesteśmy mężczyznami. To, że jesteśmy facetami. A więc pierwszym powołaniem mężczyzny jest praca, a dopiero na drugim miejscu jest małżeństwo. Tak nas Pan Bóg ustawił. Przy czym nie lekceważyłbym małżeństwa. Też musi być w tym bardzo mocno obecny i czuć odpowiedzialność, nie na takim poziomie jak one. Ale musimy też jakby słuchać wyraźnie tego, czego one od nas oczekują i też jakby odrobinkę sobie trudu zadać, żeby poznać, jak działa kobieta. Ja nazywam to instrukcją obsługi kobiety. Nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, ale to też jest dla nas jakieś zadanie naszego życia. A więc wyraźnie tutaj w tym fragmencie to widzimy i wyraźnie to również widzimy w postawie Jezusa, który ciężko pracował. Oczywiście. Nawet tutaj ta proporcja czasowa, że my jesteśmy 10-12 godzin poza domem w ciągu dnia i tak ma być, i tak ma być. Natomiast jeśli rzeczywiście dzieci są małe, no to żona jest cały dzień w domu. Ale to jest coś zupełnie wyjściowego i podstawowego. I jeszcze jeden element w tym ważny, który się wiąże z trzecim punktem, jeśli chodzi właśnie o tą naszą pracę. Bo teraz od razu przechodzimy, bo nie mam czasu, bo chciałoby się to rozwinąć, to jest sporo różnych takich bardzo ważnych aspektów. Od razu przechodzimy do trzeciego punktu, który brzmi tak. Jezus się modli. A więc modlitwa w życiu mężczyzn. I pewnie w różnych konferencjach, w różnych rekolekcjach, przy okazji zapraszania różnych gości też mamy okazję posłuchać coś na ten temat. Ja bardzo się cieszę, słuchajcie, to jest naprawdę coś niezwykłego, że tym rozwoju wspólnot mężczyzn świętego Józefa w Polsce, między innymi takie pomysły też przedstawia właśnie Andrzej Lewek z Krakowa, zaprasza się bardzo, bardzo wartościowych ludzi. Ja bardzo zawsze lubiłem i ciągle lubię słuchać Donalda Tarbita, tego Charlesa Whiteheada, czy ostatnio na rekolekcjach liderów, może ktoś z was był, Bill Moyer. Niezwykle wartościowi ludzie, niezwykle wartościowi. I oni też o tym dużo nam mówią i my potrzebujemy jako mężczyźni mówić o tego typu rzeczach, o płaszczyźnie duchowej, ale w ten sposób, że mówi do nas mężczyzna. I to z całym szacunkiem dla kapłanów i osób konsekrowanych, którzy są pasterzami i których rola jest nie do przecenienia. Ale do nas przede wszystkim to przemawia, kiedy mówi do nas mężczyzna, taki jak my, mający normalne żony, normalne problemy zawodowe, problemy wychowawcze, uwarunkowania takie codzienne, w jakich my funkcjonujemy. A więc na ten temat możemy sporo usłyszeć i cieszę się, że możemy słuchać między innymi właśnie takich liderów. Ja jednak zachęcam do tego, żebyśmy jakby troszeczkę się poczuli zaintrygowani, patrząc na takie fragmenty, które mówią o modlitwie Jezusa. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Kochani, weźmy, jeszcze raz zachęcam, weźmy ten ołówek i przejrzyjmy sobie Ewangelię. I wiecie, co się bardzo wyraźnie rzuca w oczy? Że fragmentów tego typu jest bardzo mało.
jest dosłownie kilkanaście. Tych, które mówią o dynamizmie tej działalności, a więc o tej pracy Jezusa, jest ponad 170, a tych jest 17. Jakby proporcjonalnie 1/10. I wiem, bo ktoś kiedyś tak powiedział, ale panie Czesławie, bez przesady, bez przesady wobec czegoś, co za chwilę powiem. Bez przesady. Dlatego jest tak mało, ponieważ dla ewangelistów to było oczywiste. Jezus się bez przerwy modlił, więc oni nie musieli tego opisywać. Ja mówię, kurka wodna, kompletnie się nie zgadzam. Absolutnie się nie zgadzam. Na jakiej podstawie twierdzisz, że on się bez przerwy modlił? To kiedy miał czas? Wyszedł, przyszedł, obszedł, uzdrawiał, przychodził, odchodził. On zasuwał od rana do wieczora, 16 godzin na dobę pracował. I moje pytanie, takie wyjściowe i chyba bardzo proste. Dlaczego nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wychodził i się modlił? No, dlaczego? Bo w dzień nie miał czasu. Kropka. Bo w dzień nie miał czasu. Dlatego nad ranem. Można powiedzieć, przepraszam, ucinając sobie odrobinkę czasu na sen, świadomie z tego rezygnując. Ale on po prostu nie miał czasu w dzień. On pracował, on wiedział po pierwsze, że miał wielką misję do wypełnienia, ale po drugie, że oni go potrzebują. Oni, to znaczy uczniowie, których miał przez te 3 lata przygotować, że potem jakiego nie będzie, oni pójdą na cały świat. Ale po drugie te wszystkie ludziska, te wszystkie bidule, ci wszyscy chorzy, pognębieni, udręczeni, którzy tysiącami do niego przybywali. Tysiącami. On naprawdę ich nie odtrącał, nie odrzucał, nie lekceważył, nie wywieszał kartki, jestem zajęty, nie mam czasu. On był do ich dyspozycji totalnie. Od rana do wieczora, do późnych godzin. Przecież jest taki fragmencik, kiedy oni wypływają na jezioro, aby się przeprawić na drugi brzeg. Jezus z uczniami i na środku, bo tam jest wyraźnie, na środku tego jeziora burza ich zastała. I to taka burza, że ci rybacy, którzy to jezioro znali od podszewki, totalnie spanikowali, zaczęli wrzeszczeć: Panie, ratuj, giniemy. Faceci, którzy znali to jezioro, wiedzieli, czego się tam można spodziewać. Co w tym czasie robił Jezus? Spał. I moje pytanie jest takie, jak to burza, fale, łódź lata, a on śpi. Dlaczego spał? Zmęczony. Bo był totalnie zmęczony. Bo czasami ktoś powie, bo on wiedział, że nic im nie grozi, że on sobie z tą burzą poradzi. Nie! On był po prostu zmęczony. Mój tato mi mówił, że zdarzały się takie sytuacje, kiedy był w armii, że spali idąc. Spali idąc. Słuchajcie, to trudno sobie wyobrazić, bo tak średnio wojsko, ta typowa piechota dziennie musiała około 50 km pokonywać, nie? Jeśli nie było pola walki, a trzeba było się przemieszczać gdzieś tam do przodu. I tato mówił, że spali w czasie marszu. Że szedłeś i film ci się urywał, nie? Automat szedł, te twoje mięśnie i twoje nogi szły i wszyscy cię jakby ciągnęli, a tobie się film urywał, nie? No jest coś takiego możliwe. Nie wiem jak wy, ja byłem we wojsku. Mnie akurat tak się zdarzyło, że w połowie mojej służby wybuchł stan wojenny. Nie, nie, sorry. Nie szedłem walczyć z robotnikami. Chociaż uzbrojeni byliśmy po zęby, naprawdę. Tyle amunicji mieliśmy, że aż ja się bałem nosić takie ilości amunicji ze sobą. Ale właśnie wtedy, kiedy ten stan wojenny wybuchł i kiedy zaczęli nas rozlokowywać, kiedy zaczęli nam przydzielać zadania, pamiętam, że były 3 doby, kiedy nie było czasu na to, żeby się przespać. I był taki moment kryzysowy, kiedy ja już po prostu gdzieś tam byliśmy w lesie, ja już po prostu byłem totalnie zmęczony. Było pieruńsko zimno, mieliśmy te budy sztabowe, ale nie wolno było rozpalać, nie wiem dlaczego, nie było można rozpalać. Wiecie panowie, że tam był taki fajny piecyk, na zewnątrz się paliło, tam można było tak rozhajcować, że w majtkach można było w tej budzie chodzić. Ale nam zabronili rozpalić. Więc myśmy z kolegą się po prostu w tym całym ubraniu, jakie zimą żołnierz ma na siebie, położyli i przytulili do siebie,
Żeby nam było cieplej po prostu, spokojnie, nie bój się. Żeby nam było cieplej, nie? Iśmy po prostu zasnęli od razu, momentalnie. Ja wiem, że mnie po prostu chłód obudził. Że mnie już tak sparaliżowało z zimna po jakichś tam 2 godzinach. A więc takie spiętrzenia, czasami się coś takiego zdarza, nie? Takie totalne zmęczenie. I to było w przypadku Jezusa w tej łodzi. On po prostu był tak już padnięty, że jemu ta burza w niczym nie przeszkadzała. Ale dlaczego był padnięty? No właśnie dlatego, że on się tak spalał. Tam nie było takiej opcji, że on przyjmuje od 16 do 18. A w innych godzinach proszę mu nie zawracać głowy, nie? Albo jest domofon. I jak masz jakiś problem, to dzwoń na domofon. No nie! To jest nasze ojcowskie doświadczenie. Każdy jako ojciec tego doświadcza, słuchaj. Że ci w nocy potrafi dziecko zatelefonować. Tato, jestem na dworcu, przyjedź po mnie. Ojejku. I ubierasz się, jedziesz do tego garażu i wsiadasz do tego samochodu. Normalka, powiesz dziecku, że nie przyjedziesz? No nie ma takiej opcji, nie? Jest coś zupełnie normalnego. A więc panowie, spokojnie. Teraz zobaczcie, połączmy to. Aha, wracając do takiej sytuacji, jaka tutaj jest, że całą noc spędził. Jest kilka, tylko kilka takich miejsc. Ale kiedy? Właśnie w momentach jakichś niezwykle ważnych. Tutaj akurat to jest wybór 12. Tam jest moment wyboru tych 12. I on poprzedził ten moment tą całonocną modlitwą. Coś takiego również już w tych dniach, tuż przed pojmaniem. W paru miejscach przeczytamy, że całą noc spędził na modlitwie. Zobaczcie, wczoraj Mariusz nam tutaj mówił o tym fajnym schemacie 72 godziny. Jezus dokonał dzieła zbawczego w 72 godziny i to jest dla nas obraz, żebyśmy my próbowali jakby podobnie zafunkcjonować i na te 72 godziny między innymi się składają 2 takie dobowe wyjazdy, które załatwiają nam już w cudzysłowie 48 godzin. Słuchajcie, 2 razy w roku na dobę przyjeżdżamy i nawet już musimy mieli całą dobę modlić. A więc tak jak Jezus, całą noc spędzić na modlitwie, tak jak niektórzy w nocy sobie poszli dzisiaj na Drogę Krzyżową, albo jak niektórzy byliście, szacun, na ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Ile szedłeś? 12 godzin. Przepraszam, mnie. Mariuszku, ile to było? 12 godzin, od 9 do 13. 15 godzin za sobą. Spając, idąc. Tak jak pan opowiadał, Śpiąc, idąc. Słuchajcie, gość uszedł. Może z was też poszedłeś z Wrocławia na Ślęże. 55 kilometrów. 15 godzin. No. Ale słuchajcie, no właśnie. Popatrzcie teraz podsumowując. Bardzo was proszę o jedną rzecz. Nigdy nie próbujcie dopuszczać do odczucia poczucia winy, że się za mało modlicie. Bo czasami jakiś kolega podejdzie i mówi, słuchaj, ja codziennie odmawiam brewiarz, codziennie chodzę na mszę, codziennie odmawiam różaniec, codziennie odmawiam koronkę i on ci tak dokłada, a ty tak, taki szuczek, nie? I myślisz sobie, Boże, co za gigant, łe, no to ja już jestem jak ten celnik w świątyni, nie? Taki ostatni pogardzany. I jeszcze masz właśnie takie poczucie, Boże, kiedy ja dojdę do takiego poziomu? Przestańcie. Błagam i proszę. Nigdy żadnego poczucia winy, że się za mało modlisz. Naprawdę. Módl się tyle, na ile ci czas pozwala i na ile ci twoja wytrzymałość pozwala. Bo czasami chęci masz ogromne. Wieczór przychodzi, siadasz i mówisz, no teraz się pomodlę. I zaczynasz się modlić. I po 2 minutach i się zawieszasz. Żebyś nie myślał wtedy, że to jest coś złego. Ostatnia rzecz, o jakiej Jezus wtedy pomyśli, to pogardzić tobą. Jezus wtedy do ciebie podejdzie i delikatnie cię pogłaszcza i mówi, rozumiem gościu, wcale się nie dziwię, że jesteś taki padnięty, jak cały dzień harowałeś. Panowie, jedną z najdoskonalszych modlitw mężczyzny są właśnie te dłonie porysowane bruzdami, bliznami i innymi jakimiś odciskami.
jedną z najdoskonalszych modlitw mężczyzny. Jestem bolący kręgosłup. Mi od paru tygodni boli jak skurczebyk. Więc ten bolący kręgosłup, te bolące mięśnie, ten bolący krzyż, kark, to jest nasza modlitwa. Słuchajcie, facet ma się modlić modlitwą, pracą. Tylko chodzi o taki drobiazg w pewnym sensie, żebyś w którym momencie po prostu do Panu Jezusa powiedział: Panie Jezu, ja wiem, że mnie jako mężczyznę powołaj do pracy. To na mnie żona patrzy i dzieci patrzą i oni ode mnie tego oczekują. Żebym ja zabezpieczył podstawy bytu materialnego. Słuchajcie, ani odrobiny przypadkiem myślenia, że pieniądze i podstawy bytu materialnego są do niczego niepotrzebne. Bzdura! Są potrzebne. Jak mi dziecko przysyła SMS-a: tato, wiosna, muszę sobie kupić kurtkę, to co ja mam zrobić jako ojciec? Usiąść do komputera i zrobić przelew. Oczywiście delikatnie, tylko pytając, ile ta kurtka kosztuje. I mając taką nadzieję, że może 100. A ona ci pisze 320. I to nie jakaś tam najdroższa. No dobrze, 320. Więc ani odrobiny jakiegoś wkurzania się. Wiecie, jak ja reaguję na takie SMS-y? Cieszę się. Ja się po prostu cieszę. I tak sobie myślę: Bogu dziękuję za to, że mi córka daje odczuć, co to znaczy ojciec, co to znaczy mężczyzna w domu. Rękawy podwijam się, biorę do roboty. Mam 58 lat i taką nadzieję, że Pan Bóg mi jeszcze trochę siły da i dopokąd te siły będę miał, to tak będę chciał funkcjonować. Przepraszam, zasuwać, ocierając pot z czoła i się wcale nie oszczędzając. Ja bym przez moment się nad sobą nie użalając, że pracuję. Żebyście przypadkiem takich słów nie wypowiadali. Jak ja ciężko pracuję, a nikt tego nie docenia. Kościu! Bateria może się stać. Masz baterię? Zapracowała sobie na wymianę. Nie, no rób za tydzień. Poszła na kurtkę, zabrakło na baterię. Ścisz trochę. A ty jakiś pogłos dałeś. Jak mnie zginij. Słuchajcie. Ja wiem, jaka jest definicja pracoholizmu, pracoholika. I niewielu z nas to grozi. Choć być może gdzieś tam się już od ten poziom otarliście. Ale nie bójcie się tak na siebie patrzeć, że zasuwacie te 13, 14, 16 godzin na dobę. Tak po prostu ma być. Jesteś facetem i tak właśnie masz funkcjonować. Naprawdę. Póki sił starczy, rękawy podwijaj i zasuwaj. Tylko w pewnym momencie do Jezusowi powiedz: Panie Jezu, przecież Ty mnie rozumiesz, bo sam jesteś mężczyzną. A więc, Panie Jezu, tak jak mężczyzna z mężczyzną. Panie Jezu, czy możemy ewentualnie zawrzeć taki układ, że no ja nie mam za dużo czasu, żeby, wiesz, te brewiarze odmawiać, te koronki odmawiać, te różańce odmawiać. No nie mam za dużo czasu, Panie Jezu. No Ty to rozumiesz. No, żona mi słowo mówi o tym remoncie kuchni. No Panie Jezu, o tej nowej lodówce, o tej nowej zmywarce. No Panie Jezu, rozumiesz? No nie jest łatwo. Więc proszę Cię, przyjmij taką moją deklarację, że ja właśnie tą moją pracę, to moje zmęczenie ofiaruję Tobie, zawierzam Tobie. I w ten sposób, Panie Jezu, chcę się modlić. Moją pracą, moim zmęczeniem, moim wysiłkiem. Słuchajcie, najdoskonalsza modlitwa mężczyzny. To jest nasza ciężka praca. I teraz zobaczcie. Ja próbuję sobie przywoływać akurat w tej okoliczności po raz kolejny to czynię. Obraz mojego ojca, obraz moich wszystkich wujków. My, tak jak większość z was, mieszkamy na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych. Więc moja rodzina repatriowała, moi akurat z okolic Grodna, Grodzieńszczyzna, to jest moja ta ziemia korzenna, tardzenna, z której się wywodzę. Nie było łatwo. Totalne przetrącenie. Pamiętacie to? Może też tak jak mój ojciec mówił,
że on nie może się odnaleźć, że on chce wracać, ale wie, że nie może wracać. On dlatego wyjechał, żeby w tej komunie nie siedzieć. Ale serce ciągle było tam. Bardzo mu współczułem. Słuchajcie, bardzo mu współczułem. I myślę, że czujecie to. Jak właśnie to ich życie wyglądało, bo oni byli rozerwani, oni byli targani właśnie tą tęsknotą. Tam wszystkie groby były. Wszystkich z rodziny. Jak ja tam, słuchajcie, kiedyś pojechałem, poszedłem na cmentarz w tej wiosce, gdzie moja rodzina mieszkała, to tam połowę grobów z moim nazwiskiem. No naprawdę, łzy ciekną z oczu, nie? Tam jest moja ziemia. Ja nie mam co do tego wątpliwości. Ale jak ja tak przywołuję w pamięci tych wszystkich moich wujków, którzy wtedy w latach 50. stamtąd przyjechali. Ja się urodziłem w 59, a więc jeszcze kawał czasu też potem miałem okazję się z nimi spotykać. Za jedną rzecz jestem ojcu niezwykle, niezwykle wdzięczny. Nigdy ojca nie widziałem pijanego. Nigdy. Ojciec naprawdę nie wylewał za kołnierz, nie wylewał za kołnierz, jak było rodzinne spotkanie tych wujków, to tamten dobry alkohol, dobry, bo prawdziwy, ekologiczny, stał na stole, ale ojciec zawsze wiedział, w którym momencie powiedzieć dosyć, dosyć. I to jakaś taka cecha charakterystyczna, bo też nie widziałem moich wujków pijanych. Słuchajcie, oni naprawdę wiedzieli, kiedy przestać pić. To nie było tak, jak dzisiaj wielokrotnie, że trzeba do końca wypić. Nie! Zostało pół butelki, to zostało pół butelki. Co za problem, nie? Dosyć i już. Ale to najmocniej pamiętam, że ci wszyscy moi wujkowie i mój ojciec to byli ludzie ciężkiej, fizycznej, tytanicznej pracy. Jak mój ojciec przychodził z pracy o tych 16, to siadał na kanapę i odpoczywał, zjadł obiad, wstawał i dalej pracował. I dalej pracował. I wszystko, co było do zrobienia wokół domu, bo jakieś tam zwierzęta też mieliśmy, nawet prosiaka mieliśmy. I wszystko, co było do zrobienia, wszystko robił. I dopiero jak wieczór przychodził, to przychodził do domu, siadał na fotelu, włączał radio lampowe i było tak tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Nadajemy dziennik wieczorny. I tak kończył ojciec dzień i padał ze zmęczenia. Natomiast w sobotę wieczorem co było? Szorowanie się, kąpanie się, golenie się. Po co? Żeby w niedzielę ubrać tą czystą koszulę i zasuwać do kościoła. I zasuwać do kościoła. Od cała religijność mojego ojca, moich wujków, mężczyzn z mojej rodziny. Ten właśnie obraz, że po pierwsze bardzo ciężko pracowali, że po drugie nie było takiej opcji, żeby w niedzielę i w uroczystości nie pójść do kościoła. Nie było takiej opcji. I jeszcze jeden obraz, który mam bardzo mocno w pamięci. Święte obrazy w mieszkaniach. Nie było takiego mieszkania kogokolwiek z naszej rodziny czy ze znajomych, do których chodziliśmy z ojcami, żeby nie było jakiegoś wielkiego, świętego obrazu. Jaki był najczęstszy motyw? No ta ostatnia wieczerza albo właśnie Jezus w Ogrójcu. Najczęstsze motywy, nie tych wielkich obrazów w tych dużych ramach. A więc co było najważniejsze, słuchajcie? To, co przez dziesiątki pokoleń utrwalało się w świadomości naszych ojców, dziadków i pradziadów. Co? Że Pan Bóg na pierwszym miejscu. Był pryncypia, słuchajcie. Coś niepodważalnego. Słuchajcie, oni grzeszyli. Oni mieli swoje za uszami. Naprawdę mieli. Ale ustawienie Pana Boga na pierwszym miejscu. Tak niepodważalnie, że nawet jakby ich skórę z nich zdzierali, to by się nie wyparli tego Pana Boga. To było coś tak pięknego, tak naturalnego. My dzisiaj musimy do tego właśnie wracać. I ewentualnie ktoś nam będzie mówił, że musimy się bardzo dużo modlić. My nie musimy się dużo modlić. Najważniejsze jest to, co było wczoraj w pierwszym punkcie. Żebyśmy sobie tak Pana Boga do głowy wbili jako kogoś najważniejszego. I życie zgodnie z Jego wolą jako pryncypium najważniejszej, podstawowej. Żeby nikt nigdy nie był w stanie nam tego wykorzenić. I jeśli sobie to wbijemy do głowy, to potem po prostu właśnie te kamienie milowe, ciężko pracując, w niedzielę do kościoła, w święta do kościoła, daj Boże raz w miesiącu do spowiedzi. Jak masz czas w tygodniu,
Jak masz czas, to poczytaj sobie Pismo Święte. Jak masz czas, to odmów sobie różaniec. Może jak masz czas, to pójdź sobie do kościoła w tygodniu. Ale podkreślam, jak masz czas. A jak nie masz czasu, bo jesteś tak po prostu zachorowany albo zmęczony, to nie miej do siebie pretensji, że tego nie zrobiłeś. Naprawdę Pan Bóg się o to nie obraża. Nie obraża się. Ja uwielbiam, jak powiedziałem wam, czytać Pismo Święte. Uwielbiam odmawiać różaniec. Pragnę codziennie być na mszy. Bardzo często mi się to nie udaje. Różaniec odmawiam bardzo dużo, jak jadę samochodem. Mam na płytach, nie odmawiajcie różańca, jadąc samochodem, trzymając różaniec w dłoni. Błagam, nie róbcie tego. Nie zrywajcie twardzieli. Absolutnie nie wolno tego robić. Różaniec na płycie, do odtwarzacza. I cały różaniec sobie odmawiam jadąc. Ja gdzieś przyjeżdżam, nocuję, aplikacja Biblia w komórce jest, w smartfonie jest, fragmencik sobie przeczytam, idę spać padające zmęczenia. I tyle. Czasami, jak jestem w domu rano i nie mam jakiegoś konkretnego zadania na tą godzinę, słuchajcie, jaka to jest komfortowa sytuacja, że sobie na smartfoniku mogę jucznie odmówić. A czasami padające zmęczenia wieczorem mogę sobie na smartfoniku kompletę odmówić. Wiele razy mnie pytali, odmawiasz brewiarz? Nie! Jak mi ktoś dawał brewiarz do ręki, to ja kompletnie nie wiedziałem, jak tam szukać tych dni poszczególnych, nie? Ale dzisiaj mamy smartfony. I na smartfonie, tylko jak jest w internecie, to od razu mamy brewiarz, nie? Żaden problem. A więc od czasu do czasu. Ale. I właśnie Bogu dziękujemy za takie, tego typu wydarzenia. Że są wspólnoty i są właśnie takie rzeczy. Te dwa razy w roku, jesienią i wiosną, 24 godziny. Jeśli nawet nie macie czasu dwa razy w roku, to chociaż raz w roku sobie na rekolekcję pojechać. Propozycja jest bardzo duża, bo zobaczcie, jak ogromna jest też ilość rekolekcji dla małżeństw. My sobie z Jorką w tamtym roku zafundowaliśmy, słuchajcie, 4-dniowe rekolekcje małżeńskie. To były jedyne rekolekcje, na które mogliśmy pojechać razem. W Licheniu. Może ktoś z was był w sierpniu. Prowadził je ksiądz Baszobora. 4-dniowe małżeńskie. W sensie ja pierwszy raz byłem na takich rekolekcjach, gdzie siedzimy sobie z Jolką i uczestników na tych rekolekcjach jest 400 małżeństw. Słuchajcie? 400 małżeństw. Bo my z Jolką bywamy nieraz na rekolekcjach małżeńskich. 25, 30 małżeństw. 33, to już jest w ogóle ogrom. O, tam było 400 małżeństw! W takiej wielkiej sali, tam gdzieś na dole, chyba jak świętego Jana Chrzciciela. No więc pojechać sobie chociaż raz w roku na rekolekcję. Chociaż raz w roku sobie pójść na ekstremalną drogę krzyżową. To czasami nie musi kolidować z pracą. No, chyba, że tak jak tutaj chatko do 13. No. No ale są takie drogi krzyżowe, co się o 6 rano kończą, bo 7 do pracy zasuwasz. Nie, bo to jest z reguły z piątku na sobotę, nie? Właśnie, raz w roku coś takiego sobie zaaplikować i tyle. I do przodu. Amen! Amen! Ja sobie pozwoliłem, nie wiem, czy to jest uczknięcie z przerwy, ale dużo później zaczęliśmy. Więc do której przerwa, Mariuszko? Żeby to nam było przedostatni raz. 10. Idziemy zgodnie z planem, o 10.45 na konferencję, czyli jest 17 minut, woda się... 17 minut! No.